Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to ostatni odcinek grudniowy, a także ostatni odcinek w tym roku. Myślałam, że uda mi się nagrać dla Was odcinek z domu, mojego domu rodzinnego podczas świąt, natomiast było tak mało dni na wspólną celebrację, że postanowiłam ten czas poświęcić rodzinie, najbliższym, i ostatecznie zabrałam się do nagrania tego odcinka dopiero po świętach, w przerwie tuż przed Nowym Rokiem. Pewnie część z Was ma wolne i jeszcze celebruje ten wspólny czas gdzieś z rodziną, może ze znajomymi, może w ogóle poza granicami Polski, na jakichś wakacjach. Natomiast ja łączę się w tym momencie z wszystkimi, którzy musieli wrócić do pracy. Nie wiem, w której części dnia słuchacie tego podcastu. Natomiast jeśli jedziecie teraz do roboty, w samochodzie się znajdujecie, albo w korku, albo w trakcie robienia jakiejś czynności, albo jesteście po pracy zmęczeni, to wysyłam Wam dużo ciepełka i ściskam Was mocno. Ja też już pracuję. I jakby z dopiskiem jestem w tym z Wami. Oczywiście nie chcę, żeby to brzmiało jakoś dramatycznie, bo mniej lub bardziej to od nas zależy, kiedy robimy sobie wolne i czy chcemy sobie przedłużyć to wolne, czy może chcemy zrobić sobie to wolne w innym momencie. I z mojej strony to było zamierzone, ponieważ swój urlop tygodniowy, nawet ponad tygodniowy, zaczynam już w piątek, w dzień Sylwestra, i do tego czasu jestem w stanie znieść ten powrót do pracy i przerwanie chillowania w domu właśnie na rzecz czegoś innego, co sobie zaplanowałam. A co sobie zaplanowałam, dowiecie się w przyszłym odcinku mojego podcastu. A jak będziecie ciekawi, gdzie się wybieram, to zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie. Na pewno będę tam wrzucać różnego rodzaju relacje. Sama noc sylwestrowa zapowiada się bardzo ciekawie, w sposób, w który nie spędziłam jeszcze nigdy, i wybieram się do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłam. I myślę, że to będzie bardzo dobry koniec i dobry początek roku. Nie mogę się doczekać tego dnia. A tymczasem cofnijmy się jeszcze do świąt. Jak się macie po świętach? Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Ja, wracając do domu z Poznania na Śląsk, jechałam właśnie z taką intencją, że chciałabym, żeby ten czas był bardzo fajny, wartościowy, bez żadnych kłótni, bo wiadomo, jak to jest z rodziną i w rodzinie. Nie jest trudno o to, żeby z kimś się spiąć, czy z rodzeństwem, czy z mamą, czy z tatą, więc muszę przyznać, że ten czas spędziłam wspólnie bardzo łagodnie, bardzo wesoło. Były tańce, śpiew, dużo jedzenia, naprawdę dużo jedzenia. Zjadła mi to tak w opór, w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, ile jem i kiedy jem. Myślę, że podczas świąt na jednego członka rodziny przypada około 3/4 słoika majonezu. Próba statystyczna, 4 osoby moja rodzina. Nie wiem, jak jest u Was, ale chyba sałatka z majonezem to jest standard i najczęściej się, przynajmniej u nas, je ją już na śniadanie, potem nawet można do obiadu, potem jeszcze na kolację się jej dokłada, więc cały czas te warzywa z tym majonezem gdzieś tam są dozowane. Do tego wszystkie potrawy wigilijne, uwielbiam ich smak i cieszę się, że co roku one smakują właśnie w taki, a nie inny sposób, bo moja mama co roku przyrządza te potrawy mniej więcej z takim samym wyczuciem i robi tego tyle, że najczęściej te potrawy wigilijne jemy jeszcze na drugi dzień, na obiad, a czasem i nawet na trzeci. Nawet wzięłam sobie na wynos do domu tutaj, do Poznania, te potrawy wigilijne i jeszcze dzisiaj konsumowałam barszczyk z uszkami, także kulinarnie święta u mnie jeszcze trwają. Podczas wieczoru wigilijnego, kulminacyjnym momentem, jak dla mnie, zresztą nie tylko dla mnie, pewnie zakładam, jest moment wręczania prezentów. Wiadomo, że każdy z nas lubi dostawać prezenty,
aczkolwiek ja również czerpię przyjemność z wręczania prezentów, ponieważ wywołuje to uśmiech na twarzach kochanych osób, jeżeli prezent jest trafiony. To jest w ogóle super niesamowite uczucie, kiedy dany prezent jest niespodzianką i okazuje się trafiony. No, osoba, która dostaje takie coś, jest super turbo szczęśliwa i przewspaniale się na taką osobę patrzy. Czujemy się wtedy docenieni i cieszymy się, że nasz pomysł był powodem do radości. W tym roku swój pierwszy prezent dostałam nieco wcześniej niż na gwiazdkę, w zasadzie jakiś tydzień przed gwiazdką, przed Wigilią. I był to prezent niespodzianka, który otrzymałam od mojego kolegi ze studiów, Kornela. Dzięki w ogóle, Kornel, za ten prezent, to było bardzo miłe. I dostałam od niego książkę, która pasuje do aktualnego momentu w roku. Powiedział, że jak zobaczył tą książkę, to pomyślał o mnie, ponieważ niejednokrotnie podkreślałam, że nie jestem wielką fanką zimy, a książkę, którą dostałam, nazywa się Zimowanie. Jest to książka Natalii de Barbaro. Jest to piękna książka o tym, że można zanurzyć się w zimie, a nie tylko ją wytrzymać. A krótki opis książki, który widnieje na okładce, to zimowanie to kojąca i medytacyjna opowieść o przeżywaniu życiowych zim. Zaproszenie do łagodniejszego spojrzenia na trudne okresy w naszym życiu i docenienia tego, w jaki sposób nas wzbogacają. Książka, która uczy, jak przejść przez zimę, żeby przygotowała nas na lato. Czasami zimowanie przychodzi stopniowo, kiedy spada na nas przerażająco szybko. Za każdym razem jest jednak nieuniknione. Chociaż lubimy sobie wyobrażać, że życie może być wiecznym latem, jego zim nie da się uniknąć. Zimowanie to spędzanie czasu w chłodzie, to jałowy okres w życiu, kiedy czujemy się odrzuceni, zablokowani na drodze rozwoju, zepchnięci do roli outsiderów. Może być skutkiem choroby albo jakiegoś istotnego wydarzenia, jak śmierć kogoś bliskiego, rozpad związku, utrata pracy lub narodziny dziecka. Łatwo wtedy o poczucie, że wpadło się w dziurę między światami. Książka pomaga zrozumieć, że życie nie przebiega linearnie, ale opiera się na cykliczności, niczym najlepsza przyjaciółka uczy spokojnego i mądrego reagowania na trudności, afirmacji autentyczności i prawdziwej troski o siebie. Kiedy przeczytałam to, co znajduje się na okładce, pomyślałam, że w ogóle ta książka jest strzałem w dziesiątkę. Już sam opis mnie uspokoił i ukoił. Zdałam sobie sprawę, że w tym roku przeżyłam wiele zim. Zaczynając od początku roku, przeprowadziłam się do nowego miejsca, do nowego miasta, do nowej pracy. Zaczęłam swoje życie w mieście, w którym nie miałam żadnych znajomych ani rodziny. Ze względu na pandemię wszystko było zamknięte, więc nie można było również korzystać po pracy z atrakcji miasta. Czułam się obco, nieswojo, jak jakiś przybysz z innej krainy, który ni z gruchy, ni z pietruchy zjawił się w nowym mieście. Było mi bardzo ciężko, wielokrotnie wątpiłam w słuszność decyzji, które podjęłam. Wiele wieczorów spędziłam nad rozkminianiem swojego życia, swojej ścieżki, tego, co bym chciała robić, kim być. Wielokrotnie traciłam wiarę, czułam się bezsilna, także zima trwała permanentnie. W całej tej szarości pierwszego półrocza i przygnębieniu, tuż na początku roku, postanowiłam, że zrobię ten pierwszy krok i stworzę swój podcast. I tak też nazwałam swój podcast Pierwszy Krok. Nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, natomiast podjęłam decyzję, że zaczynam z tego miejsca, w którym jestem, bez żadnego konkretnego planu. Wiedziałam, że jeżeli będę się długo nad tym zastanawiać i planować, to zawsze znajdę jakąś wymówkę i zawsze będzie coś do poprawy, zawsze będzie coś nieidealne, żeby to pokazać światu i żeby czuć się z tym dobrze i komfortowo.
I bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że zaczęłam nagrywać odcinki, bo niesamowicie mnie to cieszy. Sprawia mi ogromną radość i czuję, że to jest moje właśnie w takiej formie, w jakiej jest. I mogę tutaj mówić o czym chcę i kiedy chcę. Nagrywając pierwszy odcinek mojego podcastu i kolejne, liczyłam trochę na to, że może ktoś z Was również zmotywuje się do tego, żeby zacząć robić coś, o czym dawno marzył, ale z jakichś powodów jeszcze nie był gotowy, bo to, bo tamto. I z mojej strony mogę powiedzieć, że nie jest łatwo ani się czegoś uczyć od nowa, ani coś robić od zera, ale ostatecznie, jeżeli się zacznie to robić i się potem kontynuuje, to odczuwa się dużą satysfakcję oraz wpływa to na pogłębieniu relacji z własnym sobą. Po półrocznej zimie tego roku przyszedł okres, kiedy była wiosna, a potem lato. Teraz mam na myśli porę roku. To był dla mnie też czas, kiedy zaczęłam codziennie wychodzić na spacer. Codziennie biegałam dookoła jeziora Rusałka. Stało się to moje ulubione miejsce. Wówczas zaczęłam kumulować w sobie pozytywne emocje, obrazy. Zaczęłam wiele rzeczy akceptować, na inne zaczęłam patrzeć z dystansem. Zaczęłam cieszyć się z tego miejsca, w którym jestem i praktykowałam wdzięczność. Wdzięczność za to wszystko, co się działo, za to wszystko, co powstało w moim życiu. Czerpałam radość tu i teraz i zaczęłam być takim obserwatorem swoich myśli i tego wszystkiego, co zadziewało się wokół mnie. Myślę, że przyjęłam też postawę zrobienia kroku wstecz właśnie po to, żeby szerzej zobaczyć horyzont. W międzyczasie spoznałam kilku fajnych ludzi, kilka fajnych kobiet, które nazwałabym mentalne przewodniczki, które pomogły mi spojrzeć na wiele aspektów w moim życiu trochę z innej perspektywy, za co jestem mega wdzięczna. I druga połowa roku to już było totalne lato. Pierwszy raz w życiu czułam, że tyle się we mnie wewnątrz zmieniło. Odkryłam tyle prawd i tyle zrozumiałam na swój temat i ludzi wokół mnie, na tematy związków, na tematy emocji, relacji, że miałam wrażenie, że te kilka miesięcy takiego wewnętrznego rozwoju to jakby, nie wiem, 10-15 lat życia, rozumienia wielu kwestii. To było niesamowite. Druga połowa roku po prostu sztos i może tak to wszystko brzmi trochę enigmatycznie i ogólnie z moich ust w tym momencie. Natomiast chcę podsumować, że mimo ciężkiego początku roku i pierwszego półrocza w zasadzie, na ten moment czuję się niesamowicie szczęśliwa z tą całą drogą, z tą całą ścieżką i z tymi wszystkimi doświadczeniami tego roku, przez które przeszłam. I mam ogromne zaufanie do tego, co się będzie zadziewać. Także zimy w naszym życiu też są potrzebne. Te ciemne sfery, w których zostajemy sami, w których możemy się skonfrontować z jakąś, nazwijmy to, ciemniejszą mocą i siebie, i otoczenia, w którym się znajdujemy. Tak sobie myślę, że wtedy tak naprawdę zadziewają się te takie kluczowe momenty, momenty wzrostu, transformacji, czego również Wam życzę. Co prawda nie przeczytałam jeszcze książki Zimowanie, ale podzielę się z Wami recenzją, jeżeli ją przeczytam. Natomiast ten opis książki mnie jakbym zanurzył w refleksji. Kolejnym prezentem, który dostałam, był gadżet. Ja jestem mało gadżetowa, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast to, co dostałam od mojego taty, rozwaliło bank gadżetowy tej zimy, a jest to Wake Up Light Alarm Clock, ale nie taki zwyczajny budzik, tylko budzik, który imituje wschód słońca. Czy to nie jest genialne? Dzisiaj po raz pierwszy obudził mnie budzik, który nie wydawał z siebie wrednych, ryczących odgłosów, tylko obudziło mnie światło. To w ogóle było niesamowite. Obudziło mnie światło, które powoli się rozjaśniało, wyglądało to jak wschód słońca. I przyszedł pewien moment kulminacyjny,
kiedy po prostu moje oczy się otworzyły, bo zrobiło się w moim pokoju dość jasno, a chwilę później zaczęły dobiegać odgłosy ptaków i przyrody z tego budzika. No w ogóle coś niesamowitego. Idealny gadżet, który przyda się w naszej strefie klimatycznej, zwłaszcza w zimę i zwłaszcza dla tych, którzy tak samo jak ja nie lubią odgłosu budzika i wolą się budzić trochę bardziej łagodnie. Także prezent 10 na 10. Kolejnym prezentem, który dostałam, to prezent dla ciała, prezent beauty, a mianowicie masaż Kobido. Jest to japoński masaż twarzy. Zabieg, który z jednej strony rozluźnia pospinane mięśnie twarzy, a z drugiej strony powoduje naprężenie skóry, w związku z czym efektem jest bardziej napięty owal twarzy. Przecież to jest wspaniały prezent, to jest wspaniałe w ogóle, masaż twarzy. Masaże są czymś, co mogłabym uskuteczniać codziennie, jeżeli tylko byłoby to możliwe. Kolejnym prezentem, który dostałam, jest książka. Jest to podręcznik astrologii. Zdążyłam się przez święta już zagłębić trochę w tę książkę i na pewno nie znajdziecie w tej książce horoskopów, bo to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast w tej książce można znaleźć informacje dotyczące całego układu planetarnego, Słońca, Księżyca, to w jakim położeniu były te wszystkie planety w dniu naszego urodzenia. Każdy z nas ma swój niepowtarzalny kosmogram, czyli horoskop urodzeniowy, czyli taki wycinek nieba w momencie naszych narodzin. I na podstawie tego wycinka możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy na nasz temat. Przede wszystkim z jaką misją przyszliśmy na ten świat. To, co przeczytałam w tej książce, na ten moment jest dla mnie bardzo interesujące. Mam zamiar zgłębiać ten temat. Zresztą muszę Wam zdradzić, że już trochę bardziej zgłębiłam ten temat właśnie astrologii. I w kolejnych odcinkach, jeszcze nie wiem w którym odcinku dokładnie, będzie wywiad z panem astrologiem, doktorem nauk humanistycznych, właśnie o różnych tematach związanych z astrologią. Także myślę, że to będzie bardzo fajny temat na początek roku, żeby poruszyć. Jeżeli jesteście zainteresowani tematami związanymi z astrologią, to jak najbardziej zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Tymczasem dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że podobał się Wam ostatni odcinek w tym roku. Na sam koniec zostawię Was z kilkoma pytaniami do rozkminienia właśnie na podsumowanie 2021 roku. A propos metaforycznych zim, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym roku? Jaka jest dla Ciebie najważniejsza lekcja tego roku? Jaki prezent sprawił Ci najwięcej radości w tym roku? Jakie nowe nawyki pojawiły się w Twoim życiu? Jakie nowe relacje pojawiły się w Twoim życiu? Jakie miejsca odwiedziłeś w tym roku? Jakie książki przeczytałeś w tym roku? Co chcesz powiedzieć sobie na koniec 2021 roku? I co chcesz zaprosić do swojego życia w nowym roku? Ściskam Was mocno i do usłyszenia już niedługo w nowym roku 2022.